Przez ostatnie 1000 lat, mimo wpływów komunizmu, Chińczycy cenili swoje tradycje. Od kultu przodków, przez medycynę naturalną, po stare przesądy. To kraj zakorzeniony w historii. Ale w latach 50. XX wieku jego przywódca, przewodniczący Mao, postanowił wyrugować zwyczaje sprzeczne z jego wizją komunizmu. Zależało mu zwłaszcza na likwidacji tradycji, która nie pozwalała wielu chińskim kobietom stać się wydajnymi pracownicami. Moja prababcia ze strony mamy miała skrępowane stopy. Chodziła jak pingwin. Nawet kiedy szliśmy do sklepu, nie mogła iść za daleko. Zawsze podpierała się laską. Nie wiedziałam, że miała skrępowane stopy. Pamiętam, jak pewnego razu odwinęła bandaż. To był piękny, bardzo długi bandaż. Zwinęła go w rolkę. Pamiętam jej stopy. Były jak u dziecka, bardzo delikatne. Ale palce, zamiast sterczeć na zewnątrz, były zwinięte do wewnątrz. Myślałam, że ma jakąś chorobę stóp. Przez wieki skrępowane stopy były symbolem statusu, znakiem, że kobieta nie musiała pracować w polu. Całe pokolenia chińskich kobiet zostały okaleczone przez własnych rodziców. 3-4-letniemu dziecku łamano kości, a potem zginano stopę do środka, żeby wyglądała tak. Zamiast tak. Potem ściśle je krępowano mokrym bandażem, który po wyschnięciu jeszcze się kurczył. Palce pozostawały podwinięte. To musiało być niezwykle bolesne, a robiono to małym dziewczynkom. Matki i babki okaleczały córki i wnuczki z obawy, że dziewczęta z dużymi stopami nie znajdą męża. Nikt nie zechce panny z dużymi stopami, dlatego torturowano te dziewczynki. Idealny rozmiar to 3 chińskie cale, stopy złotego lotosu, mniej więcej 7,5 cm. Od środka dłoni do czubków palców, takie małe. Nawet u dziecka powyżej 6 roku życia byłoby to dziwne. To idealny rozmiar. Jeśli udało się go osiągnąć, cudownie. Rodzina była dumna. Dziewczyna znajdowała bogatego męża i wszyscy byli szczęśliwi poza nią.